Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej nowej serii, w której ja zadaję pytanie Mariuszowi, oczywiście dotyczące historii, a on musi w jak najciekawszy sposób na nie odpowiedzieć. Pewnie wiecie, że pierwszą serią na naszym kanale są filmy o czołgach i o wozach bojowych. Dlatego pomyślałem sobie, że w tym odcinku odniosę się do tego tematu i zapytam Mariusza, czy czołg użyty przez Brytyjczyków podczas I wojny światowej był pierwszym wozem bojowym, który miał za zadanie chronić załogę i prowadzić walkę ogniową z przeciwnikiem. A jeśli nie, to jakie były pierwsze konstrukcje tego typu i kto je skonstruował? Zapytajmy Mariusza. Dobrze, Piotrze. Spróbujemy wziąć się za bary z Twoim pytaniem. Jednak zanim zaczniemy się koncentrować wokół niego sensu stricte, czyli mówić o pojazdach, które bezpośrednio chroniły załogę, oczywiście tu nadmieniam, że będziemy pomijać wszelkiego rodzaju maszyny oblężnicze używane w trakcie oblężeń, bo to zupełnie inna bajka, to zacznijmy w ogóle od pierwszych wozów bojowych, jakie pokazały się w historii ludzkości. Ja dokopałem się do wozów sumeryjskich. Były to, moi drodzy, pierwsze bojowe rydwany, które troszeczkę odbiegały od tego standardowego wyobrażenia, bo były to wozy dwuosiowe, wydaje się z rysunków, że stosunkowo ciężkie, bo ich koła były pełne i co ważne, wozy te rydwany, zaprzężone były w trzy i to, uwaga, osły, a więc niewątpliwie nie były to dynamity szybkości. Załogę takiego sumeryjskiego rydwanu stanowiło dwóch wojowników. Jeden powoził rydwanem, drugi był miotaczem oszczepów, bo zapas takowych przewożono w wozie. Dalej rydwan towarzyszy człowiekowi w kolejnych jego etapach rozwoju i w kolejnych cywilizacjach, a ciekawą konstrukcję rydwanu zastosowali Persowie. Opis takich perskich rydwanów znamy z bitwy pod Gaugamelą z 331 roku przed naszą erą, gdzie to tych wozów użyto przeciwko armii Aleksandra Wielkiego. Były to jednoosiowe pojazdy, stosunkowo lekkie, zaprzężone w dwójkę koni. Załoga znowu dwuosobowa, powożący oraz wojownik posługujący się łukiem, ale najciekawsze było ich dodatkowe wyposażenie. Mianowicie na przodzie dyszla zamontowane były trzy kocy, które miały uderzać w przeciwnika, a na osiach pojazdu zamontowano dwie kolejne kosy, które zwrócone były ostrzami w stronę wroga, no i tak przygotowane pojazdy miały przedzierać się przez szeregi wrogów i dosłownie kosić je jak zboże. W 1419 roku Czechy zostały ogarnięte płomieniem wojny religijnej. Do historii konflikty te przeszły pod nazwą wojen husyckich. Z racji tego, że podstawę siły zbrojnej husytów stanowiła piechota, która nie była w stanie w polu odeprzeć ataku ciężkiej jazdy, husyci postanowili oprzeć walkę tejże piechoty na wozach bojowych. To były przerobione wozy po prostu taborowe, dwuosiowe, które z jednej strony posiadały ściany zbite z litych dech, które osłaniały z jednej strony burtę wozów przed ciosami broni białej przeciwnika i to była jakby płaszczyzna dolna wozu, natomiast druga płyta ustawiona z drewna chroniła strzelców znajdujących się bezpośrednio na wozie. W tej płycie ustawionej wyżej wycięte były otwory, z których husyci razili przeciwnika przy pomocy kusz oraz po raz pierwszy używanej masowo na polach walki ówczesnej Europy broni palnej. Co charakterystyczne, wozy husytów nie były tylko uzbrojeniem stosowanym stacjonarnie, gdyż husyci formujący swoje wozy w linię lub nawet konsekwentnie w cały tabór, który stanowił czworokąt pusty w środku, czworokąt oczywiście tworzyły wozy, tak uformowany tabor był w stanie również się przemieszczać i prowadzić walkę ogniową z przeciwnikiem. Co ciekawe i charakterystyczne, ten sposób walki przejęli i używali skutecznie Polacy aż do połowy XVII wieku, bo właśnie na przykład takim taborem, pod ochroną takiego taboru, wycofywały się wojska polskie z nieudanej wyprawy Żółkiewskiego na Mołdawię, no, która niestety zakończyła się klęską w 1620 roku pod Cecorą, ale w tej bitwie, jak już mówiłem, właśnie używano ruchomego taboru.
Kolejny pojazd bojowy pojawił się w drugiej połowie XV wieku. Tak zwany mistrz z Amsterdamu, który żył pomiędzy 1475 a 1500 rokiem, skonstruował taki specyficzny pojazd, który wyglądem mocno już przypominał właściwie współczesny czołg. Był to pojazd, oczywiście również dwuosiowy, również jego siłę napędową stanowiły konie, tylko co charakterystyczne, konie pchały wóz. One znajdowały się z tyłu, w stronę przeciwnika zwrócony był człon bojowy pojazdu, bo na samym jego przodzie znajdowała się armata. Cały wóz był całkowicie zakryty, a więc znajdujących się w środku strzelców, bo w bokach również wycięte były strzelnice, przez które podobnie jak w wozach husyckich strzelcy mogli razić przeciwnika, ale byli osłonięci przed atakami również od góry dachem. Co ciekawe, w tym pojeździe tylko tylna oś była skrętna, tak, że właśnie można było również kierować. Nie wiemy, czy ten pojazd został użyty w praktyce, na pewno zachowały się do dnia dzisiejszego jego rysunki. Kolejny pojazd, który stworzył genialny konstruktor i wynalazca, Leonardo da Vinci, zna chyba każdy z nas. To przysłowiowy żółw, właściwie przez niego skonstruowany. Znacie go zapewne z rysunków. Charakterystyczna bryła, całkowicie zakryty pojazd, osłonięty drewnianymi klepkami. Na szczycie widoczna przerwa, stamtąd załoga mogła obserwować teren. Naokoło kadłuba jeden rząd dział obsługiwany przez ludzi znajdujących się w środku. Sam pojazd napędzany był po raz pierwszy właściwie przez tylko siłę ludzkich rąk, gdyż w środku znajdowała się przekładnia, którą załoga z założenia miała kręcić i nadawać bieg pojazdowi. Wóz również najprawdopodobniej nie został użyty bojowo, pozostały tylko jego rysunki. Co ciekawe, Leonardo da Vinci nie bardzo chciał, żeby pojazd został użyty bojowo, więc na samych rysunkach celowo popełnił błąd, gdyż jeżeli przyjrzymy się przekładniom, to jeżeli byśmy odwzorowali dokładnie to, co on narysował, sam pojazd nie miał prawa działać. Kolejny rysunek wozu bojowego, do jakiego ja dotarłem, pochodzi z 1588 roku i stworzony jest przez Bartolda Holzschussera. Ten pojazd, analogicznie jak pojazd Leonarda da Vinci'ego, jako napędu również używa siły ludzkich mięśni, przy czym nie ma już on kształtu żółwia, a właściwie takiego wielościanu, również zamkniętego od góry. W środku miały znajdować się również armaty, co ciekawe, zgodnie z rysunkiem, znajdowały się one na swoich własnych kołach, co umożliwiało po oddaniu strzału przetoczenie ich do wnętrza pojazdu i zapewne ponowne przeładowanie. Sam wóz zapewne nie mógłby być, zresztą podobnie jak konstrukt Leonarda da Vinci'ego, zbyt ruchliwy w terenie, bo na pewno siła ludzkich mięśni nie wystarczyłaby, by tak duży pojazd przy pomocy własnych rąk po prostu wtoczyć na jakąkolwiek chociażby większą górkę. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o pojazdy pojawiające się od czasów starożytności po czasy renesansu. Dalej, moi drodzy, wiele zmieniło pojawienie się silnika spalinowego. To już mówimy o końcówce wieku XIX i wtedy zaczynają się pojawiać zupełnie nowe pojazdy, bo silnik spalinowy daje po prostu bardzo duże nowe możliwości. Pojazdy mechaniczne zaczynają być uzbrojone najczęściej w karabiny maszynowe, ale jeszcze nie są to wozy w pełni opancerzone i chroniące swoją załogę. Te konstrukty będą prowadziły do powstania samochodu pancernego jako oddzielnej klasy pojazdów, ale je sobie pomińmy i pomówmy o wozach, które w prostej linii prowadzą nas do pytania Piotrka, czyli do pierwszych czołgów, jakie pojawiły się na polach bitwy nad Sommą w 1916 roku. I właściwie pierwszym, najprawdopodobniej pierwszym w pełni opancerzonym pojazdem, chroniącym całym pancerzem zarówno załogę, jak i silnik wozu i całą jego konstrukcję, był stworzony na przełomie 1898 i 1899 roku pojazd brytyjski pod nazwą Follower B5.
Tak, właściwie to możemy go spokojnie porównać do pancernego pociągu drogowego, gdyż tak on wyglądał. Był to opancerzony ciągnik, który za sobą miał ciągnąć 3 w pełni opancerzone przyczepy. Jaka była jego geneza, bo jest ona dość ciekawa. Jego pojawienie się związane było z toczoną wtedy przez Imperium Brytyjskie wojną w południowej Afryce z Burami, czyli białymi osadnikami, którzy sprzeciwiali się podporządkowaniu Imperium Brytyjskiemu. I co charakterystyczne, w pierwszym okresie wojny Brytyjczycy zupełnie nie byli sobie w stanie poradzić z mobilnym przeciwnikiem, który koncentrował się na atakach na liniach zaopatrzeniowych. Brytyjczycy działali w odległości od swoich baz, ich linie zaopatrzeniowe były mocno wydłużone i ciągle przez Burów atakowane. W związku z tym głównodowodzący wojsk brytyjskich na tym obszarze wpadł na pomysł, że może właśnie pojawienie się pojazdu, który w całości będzie opancerzony i będzie takim lądowym odpowiednikiem pociągu, zapewni bezpieczeństwo jego linii zaopatrzeniowych. I taką konstrukcję na potrzeby brytyjskie skonstruowano wspomnianego followera B5. Początkowo zamówiono 6 pojazdów, ostatecznie powstały tylko 4. I co ważniejsze, jednak nie zdążyły na wojnę, bo Brytyjczykom udało się sytuację ustabilizować w klasyczny sposób. Ale te 4 pierwsze w pełni opancerzone pojazdy zafunkcjonowały. Pancerz, którym pojazd Fowler B5 był osłonięty, maksymalnie miał grubość 8 mm, ale wystarczyło to, by chronić go przed ogniem karabinowym stosowanych wtedy karabinów powszechnie przez Burów Mauser z odległości powyżej 20 metrów. A biorąc pod uwagę fakt, że Burowie zasadzki organizowali mniej więcej z odległości 200 metrów, to potencjalnie pojazd ten był w stanie chronić zarówno cały swój ładunek, jak i przewożoną załogę przed ostrzałem karabinowym. Kolejny wóz, a raczej jego koncept, powstał w Stanach Zjednoczonych. Również w 1898 roku Henry Potter Osborne stworzył koncept właściwie samobieżnego działa. Co ciekawe i charakterystyczne, o czym nie powiedziałem, o ile Fowler B5 był napędzany napędem parowym, jak klasyczny pojazd, to konstrukcja Osborna, jak on sam opisywał w swoim projekcie, miała być wyposażona w dowolny silnik gwarantujący mu odpowiednią zdolność terenową. Z wyglądu przypominał on stosunkowo dużych rozmiarów walec, 2 duże koła z przodu, dużo mniejsze koło z tyłu. To koło z tyłu, jak domyślacie się, było kołem sterowym, gwarantującym obrót pojazdu. W środku całkowicie zakrytej kazamacie umieszczona była armata dużego kalibru i załoga ją obsługująca. Cały pojazd w całości był osłonięty pancerzem, więc właściwie mamy do czynienia z pierwszym takim w pełni samobieżnym projektem działa szturmowego. Co ciekawe, konstruktor przedstawił dość taką prawdziwą potem koncepcję użycia tego wozu na polu walki, bo najczęściej wynalazcy, wymyślając swoje pojazdy, całkowicie rozmijali się z ich zastosowaniem i było ono mocno wydumane, zresztą jak przekonacie się w wypadku jednego z projektów, o którym za chwilę. Kolejną konstrukcją, która prowadzi nas bezpośrednio do czołgu, była konstrukcja powstała w 1903 roku we Francji, przygotowana przez francuskiego oficera Louvoisier. Był rok 1903 i zaproponował on osadzenie armaty kalibru 75 mm w zamkniętej kazamacie na gąsienicach. Moi drodzy, z naszej perspektywy niby nic. Ale w 1905 roku, kiedy wysłał swój pomysł do Ministerstwa Wojny, kolokwialnie mówiąc, spuścili go razem z nieczystościami, stwierdzając, i to moi drodzy jest niezwykle wręcz zabawne, że nie ma potrzeby stwarzać takiego pojazdu, gdyż świetnie sobie poradzi zamiast niego artyleria konna. Jak pokazały wkrótce doświadczenia I wojny światowej, było to myślenie niezwykle krótkotrwałe, krótko
wzroczne. Ale pamiętajmy o tym pomyśle i jeżeli kojarzycie konstrukty francuskich czołgów z początku I wojny światowej i jeżeli kojarzycie pojazd, który pokazał się w 1916 roku na polach walki, a nazywał się Saint-Charmant, to chyba zauważycie, że oba pojazdy są do siebie dziwnie podobne. A rzeczony Lavoisier z konstrukcją Saint-Charmanta nie miał nic wspólnego. Co za tym się stało? Ano możemy przedstawić pewną chyba teorię spiskową, bo człowiekiem, który odrzucił koncepcję Lavoisiego, był ten sam generał, który potem pracował przy powstaniu Saint-Charmanta. Więc podobieństwo obu pojazdów chyba nie jest przypadkiem, a sam Lavoisier w żaden sposób nie otrzymał nagrody za swój nowatorski, koncepcyjny pomysł. I podobna historia spotkała następnego wynalazcę, a mianowicie Johna Andersona Corego. W 1911 roku wysłał on do Winstona Churchilla, ówczesnego pierwszego lorda admiralicji, list, w którym opisał pojazd, który proponował stworzyć, no i właśnie to a propos takiej troszeczkę urojonej koncepcji, pojazd miał służyć do obrony wybrzeża. Planował rozmieścić te pojazdy regularnie wzdłuż wybrzeża Wielkiej Brytanii, tak by chroniły one przed desantem. Co to był za pojazd? Nie zachował się jego żaden rysunek, znamy go tylko z opisów. Miał on mieć około 3,5 metra długości, z wyglądu przypominać właściwie żółwia, czyli był bardzo taką płaską konstrukcją, w całości chronioną oczywiście pancerzem. W środku miało się znajdować jedynie 30 ludzi, którzy mieli obsługiwać dwie wieże, każda z nich uzbrojona w dwie armaty 120 mm, dodatkowo 8 karabinów maszynowych, no i taka to właśnie koncepcja w myślach Corrego się pojawiła. Oczywiście Churchill na jego list nie odpowiedział, ale potem jak popatrzymy, jak wyglądały brytyjskie czołgi Mark I użyte nad Somną, to podobieństwo do gąsienicowej konstrukcji Corrego również jest przynajmniej zadziwiające. I na sam koniec pojazd, który właściwie tylko o kilkanaście miesięcy wyprzedził pojawienie się faktycznych pojazdów, które my zaczęliśmy nazywać czołgami. Ale był tak abstrakcyjny i tak absurdalny, że nie sposób wam o nim nie opowiedzieć. To wóz skonstruowany w Rosji przez inżyniera o nazwisku Lebiedienko, który w 1914 roku carowi Mikołajowi I zaproponował projekt, zaprezentował model czołgu swojej konstrukcji. Miał to być gigantyczny pojazd, którego średnica kół wynosiła 9 metrów, szerokość pojazdu miała wynosić 1,12 m. Miał on mieć z przodu dwa potężne 9-metrowe koła, na końcu pojazdu miało być koło sterowe, średnicy 1,5 metra. Całość przedziału bojowego miała znajdować się w osi pojazdu. Tam w tej osi umieszczone były również dwa silniki, każdy po 240 koni mechanicznych, czyli na ówczesne czasy największe jednostki napędowe, jakie były dostępne w Rosji, co warte podkreślenia, bo oczywiście pojazd ten zaczęto konstruować i budować, bo carowi bardzo się spodobał, gdyż bardzo pięknie jego model przejeżdżał przez położone na stosach książki, co sugerowało, że będzie miał świetne zdolności terenowe. Ten pojazd ostatecznie zostaje przedstawiony do prób wojskowych w styczniu 1915 roku i o dziwo próby zakończyły się absolutną klapą. Źle wyliczony środek ciężkości pojazdu powodował, że tylne koło po postawieniu pojazdu na grząskim terenie od razu się zapadało i właściwie do końca funkcjonowania tego pojazdu, a więc do roku 1923 roku, kiedy go złomowano, nie udało się go ruszyć z miejsca prób. Więc koncepcja Lebiedienki okazała się być całkowicie chybiona. No i moi drodzy, to właściwie tyle, bo potem już jest Somma, 1916 rok i wjeżdżają na pola bitew brytyjskie czołgi Mark I, a wkrótce za nimi na polach bitew I wojny pojawią się francuskie FT-17, które wyznaczą trend konstrukcyjny czołgu, no, który właściwie znamy do dziś. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co przygotowałem w odpowiedzi dla Piotrka. Jeżeli kojarzycie, znacie
lub znaleźliście inne konstrukcje, które warunki takiego wozu bojowego chroniącego załogę i prowadzącego walkę ogniową spełniają, to bardzo proszę, opiszcie je w komentarzach, podzielcie się z nami wiedzą. Jeżeli materiał Wam się podobał, to nie zapomnijcie o lajku, nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i pamiętajcie, że możecie wesprzeć nas w programie Patronite. Do zobaczenia w kolejnym materiale.